lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, wszystkich moich subskrybentów, widzów i nowych widzów, którzy dzisiaj znaleźli być może mój kanał. Proszę Was o subskrypcję. Zasubskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem u góry mój kanał i zostańcie tutaj z nami. Oglądajcie codzienne wróżby kolektywne dla Was. Zapraszam oczywiście do komentowania, czy to lustro z Wami rezonuje, piszcie. Zaznaczajcie swoją obecność, bym czuła Was, bym po prostu była zainspirowana Wami, Waszymi historiami, Waszymi reakcjami do nagrywania następnych filmików. Zapraszam również do lajkowania z kciuczkiem w górę i zapraszam na wróżby indywidualne, kochani, które robię również z kart Tarota, Lenormanda i cygańskich. Napiszcie mi e-maila, a ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Ok. Karty są już ustawione i odkryte, ponieważ niestety nagrywam ten filmik drugi raz, kochani. Pierwszy filmik mi przerwało z technicznych tutaj względów, więc dlatego nagrywam jeszcze raz i już oczywiście karty są gotowe. Więc tak, dwie talie tarota, takie same talie, lewa strona Wy, osoba pytająca, prawa strona Wasza osoba ukochana i po środku karty Lenormanda, co Was łączy wspólnie. Zaczynamy. Myśli, uczucia, zamiary. Wasze myśli, osobo pytająca. Wasze myśli to namyślanie się wręcz, szukanie jakichś rozwiązań na Wasze problemy, być może jakieś są komplikacje, jakieś dylematy i tutaj siedzicie w samotności, w spokoju, w izolacji i myślicie, jak rozwiązać te problemy, szukacie nowej drogi rozwiązania, szukacie jakichś po prostu pomysłów, tak? Co zrobić, by być może tutaj wyjść z jakichś konfliktowych, skomplikowanych sytuacji w tej relacji. Także jesteście tutaj same, widzę, czy sami, w zależności od płci, dopasujcie sobie płci sami. Osoba pytająca, widzę Ciebie samą tutaj w separacji, w izolacji, tak? Namyślającą się, analizującą, szukającą mądrze wyjścia z opresji. Co myśli Wasza osoba ukochana? Wasza osoba ukochana jest totalnie zablokowana. Po prostu blokady są tak silne. Ta osoba jest pasywna, nic w tej chwili nie robi, nie walczy, nie kontaktuje się, być może milczy, nie chce nic widzieć, nie chce nic słyszeć. Jest tutaj w totalnej blokadzie, lęku. Widzicie, jest jakby sparaliżowana, związana, niezdolna wręcz do jakiegoś ruchu. Odcina emocje, myśli tylko na poziomie głowy, co zrobić dalej, tak? Ale emocje odcina w tej chwili. Czyli macie tu jakiś problem, jakiś dylemat. Napiszcie mi w komentarzach, co się zgadza. Tutaj, co Was łączy? W karcie Lenormanda mamy Słońce, więc łączą Was na pewno pozytywne tutaj chęci rozwiązania tych problemów, wyjaśnienia spraw, tak? Słońce jest pozytywną kartą, czyli macie oboje nadzieję, że przyjdzie jeszcze dobry, pozytywny czas, że wszystko się wyjaśni, że wszystko będzie dobrze. Jest chemia, jest pożądanie, jest namiętność, są pozytywne wibracje, uczucia, emocje i chcecie to wszystko poprowadzić jeszcze na dobrą ścieżkę, wyjaśnić, pogodzić się. To są takie myśli, czyli pozytywnie jesteście do siebie nastawieni, pomimo tych problemów, blokad, lęków i tutaj jakiejś izolacji, tak? Dobrze, przechodzimy teraz do drugiej linii, czyli do poziomu serca, Wasze uczucia. Wasze uczucia osoba pytająca to chęć zwycięstwa w tej relacji, chęć tutaj wyjaśnienia wszystkiego, triumfu. Widzicie, będziecie tutaj dążyć do zgody, dążyć do pojednania, dążyć do spełnienia marzeń w tej relacji z tym partnerem, z tą partnerką, z tą osobą ukochaną. Chcecie być szczęśliwi, szczęśliwe i tutaj będziecie do tego dążyć, tak? Chcecie, by ta relacja była sukcesem Waszym osobistym. Także tutaj
emocjonalnie jesteście bardzo pozytywnie nastawione na pozytywny rozwój spraw. Wasza osoba ukochana jest pasywna, to już się powtarza. Tutaj uczuciowo, emocjonalnie jest pasywna, namyśla się, ma tutaj dwie różne opcje, nie wie być może co wybrać. Widzicie dwie opcje, dwie buławy. Siedzi, nic w tej chwili nie robi, nie robi żadnego ruchu, to jest ogromna pasywność, ale tutaj jakby chce podjąć już decyzję jedną, tak? Jedną konkretną decyzję, jakby jest gotowa być może do zdecydowania się wreszcie i wtedy dopiero powoli będzie aktywnie być może działać. Ale na razie ta karta jest jeszcze pasywnością i namyślaniem się, tak? Podjęciem jeszcze jakiejś decyzji. Uczuciowe problemy pokazują się w karcie Lenormanda, żmija, czyli komplikacje, opóźnienia, lęki, jakieś problemy skomplikowane, tak? Być może jakaś konkurentka, rywalka, która tutaj toksycznie utrudnia tą relację, być może jakaś ex, tak? Być może jakaś nowa tutaj, która się pojawiła, intrygantka, kobieta o ciężkim charakterze, być może nawet o brązowych włosach do ramion, która utrudnia, która zatruwa, która intryguje, która jest przeszkodą w waszym szczęściu emocjonalnym. Ale chcecie te problemy pokonać, tyle że być może jest tutaj rzeczywiście dla waszej osoby ukochanej wybór między dwoma opcjami, tak? Bo tutaj mamy żmiję, czyli może to być jakaś ekspartnerka lub jakaś nowa rywalka, konkurentka. Ewentualnie może to być jeszcze toksyczna matka, która się tutaj wtrąca i przeszkadza. Dobrze, mamy jeszcze jedną linię, czyli wasze zamiary. Wy, kochani, wasze zamiary chcecie się namyśleć. Namyśleć w spokoju, w samotności, w izolacji. Odcinacie wszystkie emocje, czyli odstawiacie emocje na bok i bez emocji tutaj, tylko w głowie, na poziomie głowy, na poziomie mentalnym, zastanawiacie się, co dalej z tą relacją, czego chcecie, czego pragniecie, jak ma się rozwinąć ta relacja, co należy wyjaśnić, co należy stematyzować, co należy tutaj poukładać, jakby wyczyścić czy wyjaśnić, tak? Czego wy chcecie? I tutaj po tym namyśle będziecie działać, będzie akcja, będą zmiany, będzie być może jakaś podróż, być może przeprowadzka, być może dobry seks, być może no tutaj wiadomości w szybkim tempie się tutaj może coś potoczyć i rozwinąć. Tego pragniecie, takie macie plany, by to się wszystko znów poukładało, potoczyło pozytywnie. Następnie wasza osoba ukochana tęskni za wami, myśli wieczorami i nocą, być może nawet nie może spać, być może czuje jakieś duchowe tutaj połączenie z wami. Natomiast ta osoba wie, że jest dużo sekretów, że jest dużo spraw niewyjaśnionych między wami, że ta osoba coś ukrywa i że należy to wyjaśnić, porozmawiać, ponieważ to jest być może te sekrety, te niewyjaśnione sprawy, te sprawy właśnie tej pozytywne, negatywne, które są ukryte pod osłoną nocy, te sprawy powinny być wyjaśnione, by wyczyścić tutaj wasze jakieś problemy, skomplikowania. Ta osoba żyje jeszcze przeszłością, ta osoba jeszcze tęskni za przeszłością, jest sentymentalna, smutna. Wspomina, musi jakby wyjść z tego, jakby tutaj, z tej przeszłości, tak? I żyć przyszłością, a nie przeszłością. I tutaj jakby jest ten dylemat. Nie wiem, czy wspomina eks, czy wspomina dawny swój związek, czy wspomina coś z przeszłości. Natomiast być może też jest to karta potrzeby wyleczenia wewnętrznego dziecka, że ta osoba coś przeżyła ciężkiego, ma jakiś bagaż doświadczeń, ma lęki straszne przed relacją i należy to również wyleczyć. Lęki są oczywiście tutaj, tak, pokazane. Lęki, opóźnienia, także trzeba wyjaśnić tutaj jakieś dylematy, które rzeczywiście niewątpliwie są. I co Was łączy w planach i zamiarach? Lilia, potrzeba wyjaśnienia spraw, potrzeba harmonii, dążenie do balansu, do pięknej intymności, seksualności, do rodzinnej atmosfery, dążenie do spełnienia tutaj, tak? Lilie mówią o pięknej
harmonii, czyli dążenie do harmonijnego związku. I tutaj w przełożeniu kart Lenormanda mamy kartę numer 1, czyli nowy początek, nowa szansa, przyjdzie wiadomość, przyjdzie działanie, przyjdzie akcja. Będziecie ratować waszą relację i to was łączy, że będziecie razem tutaj chcieli działać. Na koszt oczywiście tej relacji, by była ona lepsza, by się udała. Jeszcze raz chcecie szansę, jeszcze raz chcecie tutaj próbę i działanie, aktywność, tak? Czyli wyjście z tej pasywności, z tych lęków, wyjaśnienie spraw, dążenie do sukcesu tej relacji, jakby pokonanie tych wszystkich tych skomplikowanych spraw, przede wszystkim lęków, blokad i działanie. Działanie pozytywne w stronę rozwoju tej relacji miłosnej. Więc tego wam życzę, by wszystko się dobrze potoczyło, rozwinęło i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.